Gdyby pan miał tak na początek jednym zdaniem określić te pół roku, to jaki jest bilans? Dodatni, ujemny, zerowy? Znaczy, bilans jest według mnie dodatni, dlatego że to, co zakładałem sobie w kampanii wyborczej do realizacji, to jest to powoli, ale realizowane. No to przejdźmy do tego bilansu. Mamy 20 minut na to, żeby pan przekonał mnie i mieszkańców Radomska, że ten bilans jest dodatni. Co najbardziej się pan... Co się udało? Z czego pan jest najbardziej zadowolony przez te pół roku? Znaczy, jestem zadowolony po pierwsze z tego, że wreszcie mamy dobrą współpracę między Radą Miasta a Prezydentem. To jest bardzo ważne, dlatego że wszelkiego rodzaju uchwały, które są konieczne do uchwalenia przez Radę Miejską, a jednocześnie do realizacji potrzeb mieszkańców,